Dzień dobry, kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Po wczorajszej burzy wyszło słońce. Wczoraj było naprawdę przerażająco. Także witam się z wami w kolejnym dniu. Jest godzina 7. Ja śmigam już sobie na rowerze. Także zapraszam do oglądania kolejnego vloga. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. Nie tylko ja jestem dzisiaj rannym ptaszkiem. Tutaj sąsiad przyjechał, raz na jakiś czas przyjeżdża i kosi kawałek swojego pola. Bardzo często ostatnio pytaliście się mnie pod filmem, który nagrałam wam na temat naszego pawilonu tutaj, naszego namiotu, co po wichurach, jak wygląda to wszystko po burzy, po deszczu. Ano wygląda to właśnie tak, w nienaruszonym stanie. Także to jest bardzo, bardzo stabilna konstrukcja. Zobaczcie, były burze, wiatry i wszystko jest. Okej. Ja właśnie po prysznicu. Dawno wam nie pokazywałam takich swoich ulubieńców. Pierwszy produkt to Kerastase, ten Genesis. Uwielbiam i jak wiecie, no jestem ogromną fanką i już naprawdę od dłuższego czasu używam do mycia włosów tylko odżywki i szamponu od Kerastase. Polecam serdecznie moje włosy, to jest po prostu bajka i nie wyobrażam sobie już teraz używać innego szamponu i odżywki. Także to polecam i jeszcze dwie polecajki. Najlepszy i najbardziej wydajny olejek to też od Kerastase. Mam go już naprawdę długo i sprawdza się świetnie. Włosy są takie gładkie, błyszczące. A tutaj mamy ostatnio mój ulubiony żel pod prysznic i słuchajcie, użyłam go już 5 razy i zobaczcie, jakie minimalne jest zużycie. Oczywiście Bath & Body Works, zapach lawendy i róży, bardzo fajny, można się poczuć jak w jakimś dobrym spa. No i ja zazwyczaj jak biorę prysznic wieczorem, to go używam przed snem, bo tak fajnie wycisza ten zapach, uspokaja, także to kolejny taki łazienkowy ulubieniec. Okej, moi drodzy, szybka teleportacja. Jestem już w sklepie, jest ze mną Leoś, jest też Krzysiek i jesteśmy w sklepie, dlatego że w sumie już jest po godzinach otwarcia naszego sklepu, mamy sobotę, bo Krzysiek był tutaj od 10 do 13. Natomiast jeszcze po drodze, bo chcę kupić kilka składników, bo dzisiaj będę robiła, zaraz wam powiem co, zajechaliśmy, dlatego że mamy wam kodzik rabatowy w naszym sklepie z okazji lata. Także właśnie zaraz będziemy ten kodzik wrzucać. Chciałabym nagrać jeszcze kilka rzeczy, także jesteśmy tutaj razem. I coś wam powiem, że Leoś jakoś tak się dzisiaj niewyraźnie czuje. Mam nadzieję, że go nic nie rozkłada. Troszkę chciałam, aby został z babcią i z dziadkiem, żeby z nami już nie jechał, ale on protestował i bardzo chciał jechać. Ale powiem wam, że no jest jakiś ciepły, jak wrócimy, to zmierzę mu temperaturę. Troszkę tylko ciąga noskiem, także zobaczymy. Zobaczymy, co tam z tego będzie. No i tak jak mówię, podziałamy tutaj troszeczkę i jedziemy do Biedronki po kilka składników, dlatego że dzisiaj będę robiła zupę a la kebab z kurczaka. Potrzebna mi jest pierś kurczaka, kukurydza, także dzisiaj podziałamy trochę z Thermomixem i powiem wam, że jakoś ostatnio Thermomixa nie używałam, dużo się działo, więc zatęskniłam, więc dziś jest plan właśnie na tą zupkę, zobaczymy. Ona jest w tej zakładce nowości, ale już zdobywa naprawdę fajne oceny, a jutro będę robiła też nowość z Thermomixa, gulasz chyba węgierski, także chciałabym kupić składniki na dziś i na jutro. No i to tyle. My działamy i widzimy się pewnie za chwilę. Ostatnio też dostaliśmy bardzo dużo pytań na temat naszych wakacji, ale jest ze mną Krzysiek. Tak, to może on coś wam więcej tutaj powie. Chodź tutaj do teraz mnie. My właśnie wybieramy się nad morze w te wakacje, nad polskie morze. Koniecznie dajcie znać, gdzie wyjedziecie. My jedziemy, chyba to są Łazy, tak? Tak, no właśnie ja nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy. I my nie byliśmy nad morzem, o matko. No ja nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio, ja tak, naprawdę. Tak samo nie pamiętam. Dawno, także, dawno. Na pewno będzie fajna przygoda i fajne wakacje. Tak, nad polskim morzem to nie byliśmy. Ktoś tam przyszedł? Jeszcze Leoś tutaj zagląda. Nad polskim morzem to my nie byliśmy. Jezu, ja ostatnio byłam chyba z koleżankami. Miałyśmy taki
wiecie, trip, trzy dziewczyny i się szalało wtedy, pamiętam. Dokładnie. Także teraz zabieramy dzieciaczki, jedziemy na tydzień, więc na pewno zabierzemy was ze sobą. Myślę, że fajnie razem z nami spędzicie czas. Zobacz, ucięło ci w ogóle głowę. Tak nisko mamy tutaj statyw, że ucina Krzyśkowi głowę. Dokładnie. Dobra, to działamy i lecimy do domu. I dajcie znać, gdzie wyjedziecie. Dajcie znać, jakie macie plany. Na tegoroczne wakacje, gdzie jedziecie. A jeśli szukacie super maszyn do puszczania baniek mydlanych, to polecamy wam. Macie teraz darmową dostawę od 50 zł w naszym sklepie, także naprawdę super. Te żaby są świetne, to są dla takich maluszków już od 18 miesiąca życia. No i aparaty zostały tylko różowe, ale są naprawdę świetne. A może komuś magiczną chmurkę do kąpieli? Słuchajcie, to jest bomba do kąpieli, z której wydobywa się piękna tęcza. To jest po prostu coś wspaniałego do kąpieli. W zestawie są takie trzy duże chmurki. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace to fool myself? Tak, mi się chce kupić świeże kwiaty, ale u nas w domu jest tak gorąco, że pewnie popadają. Jesteśmy już w domu, wróciliśmy już do domu i co wam chciałam powiedzieć, to to, że biedny Leoś właśnie śpi sobie tutaj na kanapie. No, wydaje mi się, że coś go rozkłada i strasznie mi go szkoda, dlatego że Leoś już rozpoczął wakacje. W czwartek mieli pożegnanie roku przedszkolnego i no, mamy wakacje już, Leoś. Cały lipiec będzie w domu, no i na początku sierpnia, słuchajcie, pójdzie chyba tylko na kilka dni, a później jedziemy na to morze. No i tak mi go szkoda, bo dzisiaj, tak jak mówię, jak wam wspominałam wcześniej, był jakiś taki markotny. No a wróciliśmy do domu i od razu się położył, więc jak wstanie tylko, to zmierzę mu temperaturę. No i mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że prześpi się i mu to przejdzie. No bo tak mi go szkoda, kochany nasz synuś po prostu, no, sobie zasnął. Ostatnio to się bardzo rzadko zdarza, żeby Leoś robił sobie drzemki w dzień. Także Leoś sobie tutaj śpi, Krzysiek bawi się tam z Nel klockami, więc ja stwierdziłam, że się do was jeszcze teraz odezwę i zabieram się za zupę. Trzymam telefon, dlatego że od razu wam powiem mniej więcej, co do naszej zupy. Zupa gyros z kurczakiem będzie potrzebne. Będzie nam, słuchajcie, potrzebny żółty ser, cebula, czosnek, który musiałam kupić, bo mi się już skończył, czerwona papryczka chili, proszę bardzo, jest, teraz tak, papryki różnokolorowe, ziemniaki, filet z piersi kurczaka, pomidory w puszce, woda, kukurydza, śmietana, minimum 30% tłuszczu, sól, pieprz, przyprawy do smaku. Także tak będzie dzisiaj się prezentować, a musiałam jeszcze dokupić czerwoną paprykę, bo mam żółtą i pomarańczową i jeszcze tą przyprawę do gyrosa. Także tak będzie się dzisiaj nasz obiadek prezentował. Może wieczorem jeszcze zrobię pastę z tuńczyka, bo ostatnio wam mówiłam, że cały czas na śniadanie zajadam te swoje sałatki z tuńczyka. Ostatnio też robiłam tak na szybko, zostało mi po prostu pół puszki tuńczyka, dodałam ogórka konserwowego, kukurydzę, jogurt naturalny i od razu na chlebek pycha, więc zobaczymy. Dobra, nie przedłużam, mam chwilę, to zabieram się teraz za zupkę i w ogóle mam dzisiaj na sobie krótkie spodenki z takim, zobaczcie, bardzo, bardzo wysokim stanem i one są tutaj wiązane i są z Shein. I ja mam w planie właśnie dzisiaj późnym popołudniem haul z Shein, mierzymy wam nagrać. One są przepiękne, te spodenki, także mam nadzieję, że dzisiaj też znajdę czas i uda mi się nagrać. Mierzymy z Shein. I zobaczcie, tak się teraz zastanawiam, czy ja wam cały czas mówiłam, że będę robiła zupę gyros, czy zupę kebab. Chyba cały czas mówiłam, że zupę kebabową, więc wprowadziłam was w błąd. To jest zupa gyros z kurczakiem i zobaczcie, prezentuje się całkiem fajnie. Także zaczynamy. Tutaj będzie trzeba dodać ser. Ja już ser, słuchajcie, mam tarkowany w domu, więc pominiemy sobie ten krok i jedziemy od cebuli.
Ja się zabieram za obieranie ziemniaczków. Czekajcie. Także obieram ziemniaczki, a moja koleżanka tam sobie za mną siedzi i dostała dzisiaj jeszcze rosołek od babci. Także zajada sobie tam z tyłu rosołek. Tam Leoś jeszcze, słuchajcie, sobie maluszek mój kochany śpi, więc obieram ziemniaczki do zupy. Nelcia zajada. Taka sytuacja u nas. Później zrobię kawę i nagram film i wsiądę do Was z kawką i Wam coś opowiem. Tak, ja obieram ziemniaki raczej tak grubo, dość. O tak, mój teść zawsze się ze mnie śmiał, słuchajcie, jak obierałam ziemniaki, że tak grubo. Tata, ja obieram grubo i szybko. Jesz, Nelcia? Jaka dobra zupka? Mniam, mniam? Mmm, mniam, babcia zrobiła, baba zrobiła, tak? No więc lecimy z ziemniakami. Mniam, mniam, pyszny rosołek. Na zdrówko, kochana. No dobrze, szukam spokojnego miejsca i jakiegoś kadru, żeby było mnie w miarę, czekajcie, widać. O, tak, dobra, halo, halo, postawiłam Was na komodzie w sypialni, dobra, odsunę się i proszę bardzo, już Wam pokazuję, co ja tutaj mam, no co ja mogę mieć, pyszną kawusię, pyszną kawkę, którą właśnie sobie zrobiłam i te kubki z Sinseya. Uwielbiam, one mają taką fajną pojemność, tak fajnie się z nich pije i mam tutaj małą matową łyżeczkę, te łyżeczki dostaliśmy w prezencie od Karo i Darka, no właśnie, mieszałam, żeby zamieszać i zapomniałam wyjąć, więc jak już jestem tutaj, to możemy sobie chwilę porozmawiać, złapać oddech. Zupa już gotowa, także jak będziemy jeść, to pewnie już na koniec tego vloga Wam pokażę, a my trochę chciałabym z Wami teraz sobie porozmawiać. Kawa jest, chwila oddechu jest, więc pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby sobie troszeczkę porozmawiać. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam polecić też między innymi jeden kanał, jedną rodzinę, jeden kanał vlogowy, który sprawia, że ja relaksuję się bardzo. Ten kanał mnie, ta rodzina ogólnie, zaraz powiem Wam więcej, bardzo mnie odpręża i po prostu uwielbiam takich prawdziwych ludzi. Takich ludzi prawdziwych, których jak oglądam, czuję się jakbym była u swojej koleżanki na kawce, na winku, na drineczku, nie wiem, na grillu. Bardzo lubię takie osoby i takie osoby, takie kanały zatrzymują mnie naprawdę na dłużej. I muszę Wam się tutaj do czegoś przyznać szczerze, że ja mało oglądam kanałów takich, które mają po, nie wiem, 100 tysięcy, 200, 300 tysięcy subskrypcji. No oczywiście są moje wspaniałe koleżanki, które oglądam już od tylu lat i kocham i uwielbiam, jak to mówi Charlotte. Ciebie też, kochana, oglądam cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o te nowe kanały, to oglądam kanały, które mają mało subskrypcji i zupełnie nie wiem dlaczego, bo są to osoby, które zdecydowanie zasługują na większą widownię i stwierdziłam, że może raz na jakiś czas, czy we vlogu, chyba we vlogu możemy zrobić, będę chciała polecić i opowiedzieć Wam o takim mniejszym kanale, który oglądam, który jest super, który bardzo mnie odpręża i który moim zdaniem zasługuje na to, żeby miał więcej obserwujących osób, więcej widzów. Ja pamiętam, jak zaczynałam swoją przygodę z YouTube'em, jak mnie to bardzo motywowało. Słuchajcie, każda subskrypcja, pod którą kryje się ktoś z Was, to mnie bardzo motywowało. Każdy komentarz, każdy like. Ja nie spałam po nocach, ja byłam tak nabuzowana pozytywną energią. To mnie tak nakręcało, że ja niczego nie potrzebowałam. Słuchajcie, kawy nie potrzebowałam. Tak mnie to nakręcało. Więc stwierdziłam, że raz na jakiś czas właśnie chciałabym Wam tutaj o jakimś kanale opowiedzieć. I też jeżeli Wy znacie jakieś fajne kanały, które mogłyby mi się spodobać i innym osobom, naturalne przede wszystkim, takie nienachalne, subtelne. Ja bardzo lubię swojskie dziewczyny, dziewczyny z jajem, dziewczyny właśnie pozytywnie zakręcone, naturalne i takie też kanały ja oglądam. I naprawdę powiem Wam, że oglądając takie kanały czuję się wtedy najlepiej. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o kanale, który odkryłam
już jakiś czas temu, o Beatce, z którą mamy kontakt, z którą piszemy i która jest przefantastyczną, pozytywną dziewczyną, właśnie naturalną, taką super naturalną, zresztą sami zobaczycie. Ja na Beatę i na jej rodzinę trafiłam jakiś czas temu przez przypadek na YouTubie i jak zobaczyłam, że Beata jest z Wielkiej Brytanii, to tak zatęskniłam za Londynem, że mówię, o nie, odpalam ten filmik, obejrzę. Obejrzałam jeden vlog, obejrzałam drugi vlog, obejrzałam trzeci vlog i stwierdziłam, kurczę, no jest niesamowita. Odezwałam się też do Beaty, trochę ją zaszokowałam w ogóle, bo co się okazało, Beata ogląda mnie od lat. Jest moją widzką od lat, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Londynie, chyba nawet kiedy jeszcze byłam w ciąży z Leosiem i bardzo, bardzo żeśmy się zgadały i no po prostu miłą rozmowę przeprowadziły. Oczywiście mamy teraz ze sobą kontakt. Mowa tutaj o kanale Beaty z Wielkiej Brytanii i rodziny Little Max Family. Dlaczego Little Max Family? Dlatego, że Beatka ma troje dzieci, ma syna starszego już, córkę i najmłodszego, przesłodkiego Maxia. Mieszkają w Wielkiej Brytanii, Beata nagrywa vlogi i ja najbardziej uwielbiam oglądać jej vlogi, bo są takie naturalne, prawdziwe i bardzo, bardzo pozytywne. Zresztą jak zobaczycie Beatę, to też zobaczycie, jaka to pozytywna osoba. Więc słuchajcie, chciałabym Wam zostawić linka do kanału Beaty, jeżeli szukacie właśnie takich fajnych, naturalnych vlogów, fajnych, naturalnych ludzi, to koniecznie musicie tą rodzinkę obejrzeć. Lubię jej holę, mamy podobną estetykę, wydaje mi się, podobne poglądy też na wiele spraw. Naprawdę, jeżeli chcecie wyluzować się, złapać pozytywną energię, to zapraszam Was na kanał Little Max Family. Oczywiście do Beatki i do jej rodzinki linka zostawiam Wam na dole. I mam też do Was prośbę, jeżeli już zasubskrybujecie kanał Beaty, to proszę pod ostatnim jej filmem wyślijcie jej serduszko, żeby wiedziała, że to jest ktoś... tutaj, stąd, że dowiedzieliście się właśnie o Beatce z mojego kanału. Ja pamiętałam zawsze, jak takie małe polecenia fajnie wpływały, a powiem Wam szczerze, że teraz YouTube niestety bardzo obcina zasięgi, bardzo, i my nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, więc stwierdziłam, że ja dzisiaj będę taką dobrą wróżką i może... Może Wam się też spodoba kanał, zajrzycie, a wiem, jak to ją zmotywuje, jak ona będzie szczęśliwa i zadowolona, jak zobaczy, że tyle wspaniałych, kochanych moich widzów przeniosło się również do niej na kanał. Także koniecznie zostawcie jej serduszko pod najnowszym filmikiem, napiszcie też może, że jesteście od Boogie Silver, na pewno i jej, i mi będzie bardzo miło. A jeżeli Wy macie takie kanały, albo sami też nagrywacie, to dajcie mi nazwę, ja sobie z chęcią zobaczę i pamiętam, że na Boogie Silver nagrywałam takie filmy, 5 kanałów, które polecałam. Do dziś z tymi dziewczynami mam kontakt i to było coś wspaniałego, że można sprawić radość drugiej osobie. A tak jak mówię, YouTube obcina zasięgi, to już nie są te same wyświetlenia co kiedyś. Teraz YouTube też w ogóle kasuje nieaktywne subskrypcje, nie wyświetla filmów, dlatego zawsze my twórcy prosimy Was, żebyście zostawili nam lajka, komentarz, chociaż serduszko w komentarzu, wtedy YouTube zobaczy, że coś tam się dzieje, że komentujecie i będzie wyświetlał ten film. Do mnie codziennie piszą osoby, że nie widzą moich filmów, że po prostu, nie wiem, tygodniami czekają na moje filmy, a w subskrypcjach te filmy się nie wyświetlają, także trzeba sprawdzać, pamiętajcie też, żeby wciskać ten dzwoneczek, bo to też jest bardzo ważne, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Także słuchajcie, rozgadałam się, to będzie długi vlog, ale stwierdziłam, że no chciałabym Wam polecić jakiś kanał. Mam jeszcze kilka takich perełek, także na pewno za jakiś czas Wam też opowiem, ale tak jak mówię, no do Beaty od razu po prostu poczułam coś takiego i stwierdziłam, o nie, Ciebie musi poznać więcej osób, bo Ty jesteś swojska babka. Tak jak ja. I ja na przykład powiem Wam szczerze, że no czasem jak dostanę jakiś komentarz, że się zmieniłam, albo że jestem sztuczna, to chyba najbardziej tak mnie zastanawia, dlatego że ja nie lubię ludzi sztucznych, nie lubię ludzi zakłamanych, dwulicowych. Ja jestem taka swojska dziewczyna, z pozytywnym kopem, z pozytywną energią. Ze mną możecie porozmawiać tak naprawdę o wszystkim. I wiem, że wiele z Was to wie, bo często dostaję od Was wiadomości, że jesteście ze mną tutaj dlatego, bo czujecie tą fajną energię, tą naturalność, spontaniczność i prawdziwość. Jestem cały czas taką samą Paulą, jaką byłam szaloną wariatką w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, kiedy zaczynałam też swoją przygodę w Londynie. To cały czas jestem ta sama ja, słuchajcie. I nie zamierzam nigdy się zmieniać. Może trochę tylko dorosłam,
ale z tą powagą to wiecie. No moje koleżanki, które znają mnie prywatnie, to wiedzą, że ta szalona wariatka cały czas ta sama. Dobra, dopijam kawę. Dopijam kawę. I co? I tyle, bo już się powtarzam, a też często piszecie mi, że ostatnio dużo się powtarzam, no bo ja Wam chcę tak dużo rzeczy przekazać i często też zapominam. Słuchajcie, może to już skleroza. No ale właśnie, taka jestem naturalna, nie tnę za dużo filmów, nie spinam się, mówię to, co ślina mi na język narzuci, o może tak. Dobra, lecę, nie przedłużamy, a Wy jeszcze zostańcie z nami. Nie wiedzieć czemu, cały czas tutaj, słuchajcie, właśnie na tej komodzie stoi torebka Kilian. Już jakiś czas temu Wam pokazywałam perfumy, a dzisiaj akurat tymi się psikałam tutaj. Księżniczkowe, bardzo słodkie, ale piękne. Ale no nie wiem, no ta torebka tak mi tutaj jakoś pasuje i tak sobie tutaj stoi. Mega się kurzy ostatnio u mnie, naprawdę. Mega się kurzy. Tą świeczkę to przecieram co drugi dzień, rozumiecie? Co drugi dzień ją wycieram. Ona cały czas zakurzona. Szczególnie jak są te wszystkie okna tutaj pootwierane, teraz jak jest gorąco, to kurzy się niesamowicie. No, zobaczcie. A to uwielbiam. I wygląda to cały czas wspaniale. Zobaczcie, zupa prezentuje się tak. Na górze jeszcze posypaliśmy żółtym serem i Krzysiek stwierdził, że jest to najlepsza zupa, jaką ostatnio jadł. Pyszna? Pyszna, 10 na 10. 10 na 10, Krzysiek mówi, także koniecznie sobie spróbujcie. Ja też zajadam i tym oto miłym akcentem kończę tego vloga. Do usłyszenia w kolejnych filmach, buziaczki, hej, papa. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda w środeczku, zobaczcie. No jest super.